Maurycy Polaski, mój przekaz. Gdzieś w hotelowym korytarzu smutna chwila. Dzień dobry kochanemu Państwu. Chwila wcale nie jest smutna dzisiaj. Co to był za wieczór? Co to był za wieczór? Zaczął się tenisowy morski turniej gwiazd w Świnoujściu. Jeszcze zapraszają. I no jeżeli Świnoujście i to wczoraj, no to wiecie Państwo, co wczoraj się wydarzyło. No, otwarty został tunel. Tunel łączący Świnoujście z resztą świata. I miałem przyjemność spędzić ten wieczór, kolację, razem z zapalonym tenisistą Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem Świnoujścia, który był wczoraj właściwie chyba najpopularniejszą postacią w kraju, no bo przecież taki turniej, taki tunel to nie byle co, nie w kij pierdział. Całe życie chłop o tym marzył. Wczoraj mu sugerowaliśmy, żeby jeszcze metro do Berlina zbudował. Stwierdził, że do kwietnia może nie dać rady, bo w kwietniu mu się kończy kadencja. Proszę Państwa, o 19 docierałem do Świnoujścia. Byłem przekonany, że pojadę już tunelem. Nie udało się. Podobno mały szukał wyjścia do wieczora. Zapraszam Państwa serdecznie. Dzisiaj zupełnie co innego, z innej beczki trochę. Jest taki poseł, Państwo nie znają. Radosław, nie Radosław, Mariusz. Mariusz K. Łużny. On jest od Ziobry. I se wymyślił coś. Zapraszam. Każdy orze tak jak może. Oczy Państwu dziś otworzę. Orać może jak mężczyzna, kiedy gleba żyzna. Poseł Mariusz, pan od Ziobry, wpadł na pomysł bardzo dobry, żeby zrobić pierwszą w świecie stronę w internecie. Proszę na mnie nie spoglądać jak na widmo czy wielbłąda. Pierwsza strona nieformalna, bo jest niewidzialna. Koszty prowadzenia strony to nie żadne są miliony, to 55 tysięcy, ani grosza więcej. Poseł Mariusz detalista, sprawa raczej oczywista i z pewnością pójdzie na dno, kumple sprytniej kradną. Wymiar przymknie na to oko. Gość pomylił się i spoko, bo reforma kiepsko działa, jego pryncypała. Starczy nie kraść. Takie hasło pachnie jak zjełczałe masło. Można nie kraść, piszą w prasie. Można, ale da się. Sobota, 1 lipca. Imieniny obchodzą dzisiaj Halina, Marian i Otton, a także Aaron, Bogusław, Domicjan, Domicjana, Eckhart, Estera, Gaweł, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Namir, Otto, Szymon, Teobald i Teodoryk. Wszystkiego dobrego, kochanemu Państwu. Przysłowie na dzisiaj. Na świętej Haliny nie piją dziewczyny. A co robią dziewczyny na świętej Haliny? Może Państwo wiedzą. Nietypowe święto dzisiaj jest Dzień Psa. To były życzenia dla wszystkich czworonogów. I Międzynarodowy Dzień Reggae jest. Proszę Państwa, natomiast przypomniałem sobie fajową grę słówek na zakończenie. Nie było jej chyba jeszcze. Proszę mnie sprostować, jeżeli nie mam racji. Lipa w paczkach. Do widzenia, do zobaczenia, do jutra. Jutro w dalszym ciągu ze Świnoujścia nadajemy.